Program finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. Tradycyjnie jak co roku pod koniec września we Wrocławiu Stowarzyszenie Ostoja zorganizowało już po raz 13 Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Turgol 2019. No jesteśmy dzisiaj na ważnym wydarzeniu, jednym z wielu, które każdego dnia dzieją się na Dolnym Śląsku, a które dotyczą wsparcia, integracji osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj takim wspólnym mianownikiem, przyczynkiem do spotkania jest piłka nożna. Niezwykle ważne jest, żeby wspierać tego typu inicjatywy, bo one dają poczucie tego, że wszyscy jesteśmy jedną wspólnotą, że każdy jest ważny. Jest to też przyczynek do tego, żeby integrować środowisko osób z niepełnosprawnościami, żeby pokazywać, że są ważni i że są też w centrum zainteresowania samorządów, bez względu na to, czy jest to gminny, powiatowy, w tym wypadku jest to samorząd województwa dolnośląskiego, bo wspieramy tą imprezę również finansowo. Zawodnika ty którego? Brawo! Wspieramy wiele projektów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami. Staramy się wspierać projekty kompleksowo, to znaczy z jednej strony przekazywać środki na infrastrukturę tą taką twardą, czyli dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale również wspieramy osoby niepełnosprawne, środowisko osób z niepełnosprawnościami w sposób taki właśnie bezpośredni, jak dofinansowanie takiej ważnej imprezy jak dzisiaj, ale również wspieramy otoczenie osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, rodziny, na przykład poprzez wspieranie i również dofinansowanie asystentów osób z niepełnosprawnościami, czy finansowanie opieki wytchnieniowej, czyli usługi, która polega na tym, że można osobę z niepełnosprawnością zapewnić jej tą opiekę poza miejscem zamieszkania. Daje to wtedy ulgę i wytchnienie dla opiekunów. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Prezydenta Wrocławia osoby niepełnosprawne z Dolnego Śląska mogą rywalizować w turnieju o miano najlepszej drużyny Dolnego Śląska. Turniej na początku to rozgrywały mecze kilka drużyn, ale ponieważ inne ekipy, słysząc o naszych meczach, chciały się z nami skonfrontować, więc turniej z biegiem czasu rozrósł się do takich rozmiarów i stał się taką jakby takimi mistrzostwami świata Dolnego Śląska dla osób niepełnosprawnych. Bardzo dużo zapotrzebowanie jest wśród osób niepełnosprawnych na takie imprezy. Impreza ta co roku cieszy się sporym zainteresowaniem, a wszyscy uczestnicy do zawodów podchodzą z dużym zaangażowaniem. Ale swoich kolejnych spotkań przygotowują się zespoły na wojsku A. Zagrają WTZ SDS Przekolny. Teraz rozgrywacie swoje spotkanie z WTZ Wrocław. Słuchajcie panie, idziemy teraz tak. Ostatni mecz gramy na turnieju, tak? Tak jest. Zapominamy o ostatnim meczu. Gratulujemy zwycięzcom, tak gratulujemy wszystkim. To jest mecz, jeżeli wygracie, to utrzymacie drugie miejsce i będziecie wicemistrzami. SDS, tak? SDS szybciutko, na płytę boiska. Tak? Bo już sędziowie wyruchają. Spokojnie. Walduś, kapitan tam na nich zabójstwo. Szybciutko. Tak? Jak mają grać. Jedź, młody, jedź! Graj, graj, wstawaj! Nie!
Zacząłem grać w wieku 18 lat na wsi z kolegami i to mi dało takie właśnie granie. Czy dużo masz przez to przyjaciół, znajomych? Tak, tak, właśnie ta grupka właśnie stoi. Tylu mam właśnie przyjaciół w swoim klubie. Jakiego masz idola? Też Leo Messiego. A powiedz dlaczego? No widzę jak gra, jest bardzo dobry w swoim klubie, w którym jest i życzę mu szczęścia dalej. My chcemy gola! Turniej to jest bardzo ważnym symbolem dla piłkarskiego przyszłości. Ja jestem przekonany, że zdobędziemy drugie miejsce, a my chcemy to, żeby chcemy szkolić młodych zawodników. Ja jestem bramkarzem. Jak ile będę chciał broń na bramce, to pójdę na karierę, to dam komuś i innemu pałeczkę. Dyplo zadaje się trzeciego miejsca w klasie dorosłości turnieju Piłki Nożnej Turgość 2019 dla CTR Ostania! Brawo! Brawo! Adrian Medal! Adrian Miejsce na podium! Adrian Miejsce! Na tym turnieju znaleźliście trzecie miejsce. Trudno było wygrać to Tak, ciężkie drużyny były, ale trzecie miejsce też się cieszymy, także jesteśmy po to, żeby grać, cieszyć się i wspierać też kolegów. Masz jakiegoś swojego idola? Tak, mam Leo Messi. Dlaczego akurat Leo Messi? Podoba mi się jego tryb gry, no i po prostu go lubię. Dyplo za zajęcie drugiego miejsca w 13. Dolnośląskim Turnieju Piłki Nożnej Turgość 2019 dla WTZ Mińsk! Zapraszamy! Tutaj może panowie, gratuluję. Gratuluję. Zaangażowanie. Proszę, to mamy dalej ten cel. Dobra. Panie, super, naprawdę, bardzo się cieszę. Ogólnie pracuję od 11 lat w Mińskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, gdzie na co dzień zajmuję się aktywizacją zawodową, jestem trenerem pracy, ale hobbystycznie uprawiam piłkę nożną i tą swoją pasją zaraziłem też osoby z niepełnosprawnością, które od 5 lat systematycznie trenują. Raz w tygodniu mamy treningi, dzięki właśnie dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Mamy możliwość uczestniczenia w systematycznych treningach, wyjazdach na turnieje. Mogę się też pochwalić, że nasza milicka drużyna dwukrotnie zdobyła tutaj mistrzostwo turnieju dolnośląskiego Turgol oraz wielokrotnie wygrywaliśmy inne też prestiżowe turnieje na Dolnym Śląsku. Praca, tak jak wspomniałem, cotygodniowa z tymi osobami, ciężki trening, są później przekładane na wyniki sportowe w różnego rodzaju treningach, sparingach. Też jest to forma wspaniałej rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, które oprócz tego, że są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, mają możliwość sprawdzenia swoich możliwości na boisku i współrywalizacji z osobami z innych ośrodków. Daj do Kikosa, wycofaj mu! Wycofaj! Nudes! Siedzi! Spokojnie, Ada! Plecy! Brawo!
wraz z Dolnośląskim turnieju piłki nożnej Tour Koli 2019 dla Echtek Wałbrzych! Czarne koszule z Wałbrzycha, zapraszamy! Program finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.